Kiedy rok temu byliśmy w tym studiu, Sylwia Nowak mówiła, że marzy o tym, żeby zostać mamą. Dziś spotykamy się ponownie i Sylwia mamą jest. Cześć! Cześć, cześć Sylwia! Cześć mamo Sylwia! Niewyspana mamo. Niewyspana mamo. Wiesz co, nie wyglądasz jakbyś była niewyspana i właśnie ja o ten poranek chciałam ci dzisiaj zapytać. Jak wyglądał twój poranek przed tym, jak do nas przyjechałaś? Karmienie małego, ogarnianie małego, włosy na szybko zrobione w 5 minut, malowanie się w samochodzie, doklejanie żeń w samochodzie, więc to jest życie mamy. To powiedz mi najpierw o tych takich cieniach, o których się nie mówi, o tym, co jest trudne, o tym, co cię zaskoczyło. Myślę, że tak, że to jest takich momentów, jak nie codziennie, to co drugi, trzeci dzień. I na pewno zaskoczyło to zmęczenie, ale no bo na to nie jesteś w stanie się przygotować jakby właśnie fizycznie, tak? Ktoś ci powie, że okej, będziecie mieć nieprzespane noce i tak dalej. Natomiast te nieprzespane noce i brak tego ciągłego snu, no bo karmiąc dziecko, nieważne jak, ja karmię akurat piersią, ale tak czy siak musisz się wybudzać w nocy, żeby nakarmić. Nie jesteś w stanie spać, nie jesteś w stanie wejść w ten drugi tam sen, REN bodajże, czy coś takiego i odpocząć, więc to jest bardzo trudne. Do tego dochodzi jakaś tam frustracja, że nie wyrabiasz się ze swoimi rzeczami. No jakby jest to trudne, natomiast dla mnie najbardziej jakby szokujące, to był taki paraliżujący mnie wręcz strach przez pierwsze dwa tygodnie, to był strach o tego małego człowieka, że on jest taki drobny, że to jest takie wszystko, jakby on jest totalnie zależny ode mnie i teraz cała ta odpowiedzialność jakby na mnie i na Bartka, w sensie na męża spadła, tak, za tego małego człowieka, on jest taki bezbronny, jakby najmniejsza rzecz, wiesz, po prostu martwisz się każdym oddechem, czy ten oddech jest, czy nie, wręcz jak rozmawiałam ostatnio z jedną mamą, która urodziła tam bodajże tydzień przede mną, to się śmiałyśmy, że tak naprawdę my się cieszymy, jak on płacze. Mówimy, że żyje, że wszystko jest okej. Okay. Ale jak jest za cicho, to po prostu zaczyna się robić stres. I ten stres taki, wiesz, sprawdzanie ciągłe, to myślę, że to jak ma nie każda mama, to chyba większość. To było dla mnie też naprawdę na maksa frustrujące. Powiedz mi, Sylwia, bo mówisz, że karmisz piersią. Część kobiet uważa, że to jest najpiękniejsze doświadczenie, a niektóre uważają, że to jest trudny moment. W której ty jesteś grupie? Pomiędzy. Bo ja sobie założyłam, może zakładanie też jest złe w ciąży w ogóle jakby ten, bo może być różnie, ale u mnie szczęśliwie się tak zdarzyło, że pomimo właśnie cesarskiego cięcia, które miałam, to jakby ten pokarmiałam od samego początku, tylko trzeba było go rozkręcić. Ale ja sobie założyłam, że chcę go karmić tylko piersią przez co najmniej pół roku, nie włączając mu żadne tam inne pokarmy. Nie wiem, czy to się uda, mam nadzieję, że to się uda, bo słyszałam taką starą opinię, że wtedy dziecko zyskuje najlepszej odporności. Zobaczymy. Na razie jest to z jednej strony piękne, bo kiedy on się przytula, kiedy widzę, że on się tak relaksuje, jesteśmy tak blisko, jeszcze mnie tam, wiesz, dotyka tymi rączkami małymi w ogóle. No jest to cudowny czas, ale nie mogę powiedzieć, że to jest tylko cudowny czas, bo kiedy trafia się nawał, kiedy bolą piersi tak, że po prostu nie wiesz, czy płakać, czy co ze sobą zrobić. Odciąganie tak naprawdę boli, obkurczanie macicy znaczy strasznie boli. I więc to jest wszystko też bardzo trudne. I nie mówię już, bo taka logistyka nawet, tak? Każde moje wyjście, my się dzielimy jakby tutaj opieką razem z Bartkiem, właśnie, że jakby nie mamy tak, że tylko ja zostaję czy coś, tylko mamy centralnie zmianowe, wiesz, zmiany w ciągu dnia. To ja muszę, wiesz, każde wyjście, to jest moje zaplanowanie, czy ma odpowiednio dużo pokarmu, że muszę szybko wrócić, bo muszę znowu odciągnąć, bo już po prostu boję się, że mi zaraz eksplodują, więc no jest ileś tam rzeczy też trudnych z tym związanych tak naprawdę, nie? I jeszcze chcę powiedzieć o jednej rzeczy a propos laktacji, czego nie powiedziałam jeszcze. Powiedziałam tak, nabąknęłam tylko u mnie na Instastory, ale uważam, że to jest temat do przerobienia w naszej jakby służbie zdrowia, czy też w opiece, bo o ile dostaje kobieta od razu opiekę położną i jakby lekarzy zaraz po porodzie, o tyle ta laktacja uważam, że jest odsunięta na bok. A przecież 90% kobiet ma problem z rozkręceniem laktacji. Bardzo dużo kobiet chce karmić piersią. Absolutnie nie mówię o tych, które nie chcą, bo to jest ich świadomy wybór i nam jakby nic powinniśmy to szanować, tak. Nic do tego. Ale te kobiety, które chcą karmić, a którym się to nie udaje ze względu na to, że ta laktacja jest trudna na początku do rozkręcenia, uważam, że od razu po porodzie, tak samo jak dostaje opiekę położną, powinna dostać opiekę jakby tutaj doradczyni laktacyjnej. Co zrobić, czy przystawiać laktator, czy brać odpowiednie, nie wiem, tam jakieś
suplementy i tak dalej, i tak dalej, bo później narasta frustracja. Ja tego akurat, ja się o to tak, że tak powiem, ślizgnęłam, bo jak już zaczęłam się stresować, czy będę miała ten pokarm wystarczająco dużo, żeby mały przybierał na wadze, to trafił mi się nawał. Ale znam szereg kobiet, które mają z tym problem i zaraz zaczyna im się po prostu depresja związana z tym, że Boże, nie mam pokarmu, a chciałabym go wykarmić, jaka ze mnie matka, że nie mam tego pokarmu dla niego i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli mogę o coś zaapelować tutaj w mediach, to bardzo bym sobie życzyła i myślę, nie tylko ja, wiele kobiet, o to, żeby właśnie ta doradczyni laktacyjna była od razu pierwszego dnia, jakby fajnie, gdyby to było, tak? Zdecydowanie się z tobą zgadzam. Ja miałam na sali poporodowej właśnie koleżankę, która miała ogromny problem i która po prostu płakała, bo nie była w stanie jakby karmić swojego dziecka. No i niestety nikt jej wtedy nie pomógł. Musiała szukać pomocy jakby na własną rękę, a to też nie o to chodzi. Przecież to chodzi o to, żeby to było w szpitalu dostępne. Dokładnie. Tak jak przychodzi położna, tak powinna przyjść doradczyni laktacyjna. Mówiłaś też o tym podziale obowiązków i to jest dość niespotykane, bo wiesz, jak to jest, jak urodzisz dziecko, to często ten partner, zanim stanie się tym tatą, no to czeka, aż to dziecko trochę podrośnie. Jakby część facetów boi się w ogóle zostawać z takim maluchem w domu. No bo jak ja sobie poradzę? Ty masz instynkt, ty powinnaś jakby, powinnaś, umiesz właśnie jakby to powinnaś zrobić. Jest tutaj... To powinnaś jest bardzo złym słowem. No i powiedz, jak wygląda ten podział obowiązków? Czy to jest tak, że rzeczywiście dzielicie się, dobra, to ja odciągam mleko i ty dzisiaj na przykład wstajesz, albo ja wstaję w nocy, ale ty przyjmujesz małego rano? Jak to u was wygląda? Na razie jeszcze te noce są, planujemy je też jakby podzielić, także, ale na razie mały jest trochę za mały, więc myślę, że jeszcze kwestia jakiegoś miesiąca, żeby tutaj wprowadzić taką, wiesz, też nocną zmianę. Natomiast teraz to było jakby, naprawdę panowie, nie ma się czego wstydzić. Uważam, że mój mąż może być fajną inspiracją. To mój mąż zaproponował, zróbmy podziały 7-14, 14-21. Wow. Serio. Czyli 7-14 opiekuje się jeden rodzic, drugi się opiekuje później. Oczywiście czasami jest to płynne, tak jak na przykład dzisiaj jestem tutaj, jestem na wywiadzie i generalnie potrzebujemy to godzinę jakoś tam zmienić, ale jesteśmy to w stanie zmienić. Ale jest to... To była dla mnie ogromna ulga, też taka psychiczna, że nie jestem z tym wszystkim sama. To po pierwsze. Po drugie, mały bardzo łapie z nim kontakt. Ja mam wrażenie, że czasami jak ja już mam te swoje, wiesz, jak to kobieta, nerwy, zmęczenie i tak dalej, to szybciej mały się uspokaja u niego. Zresztą dużo osób, dużo takich jakby znających się na dzieciach mówi, że tak naprawdę panowie są lepszymi opiekunami na początku, bo oni są spokojniejsi po prostu. Prawda. Kobiety się stresują, denerwują. Tak, ale jest to totalnie niespotykane. Wręcz ja miałam bardzo, tylko że my mieliśmy to zaplanowane już jakby gdzieś mniej więcej, nie wiem, od początku ciąży, mieliśmy tak ustalone. Zresztą my mamy w ogóle partnerski jakby związek pod kątem finansowym, nie wiem, opieki domu i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby tutaj dla nas to z automatu było też w kontekście dziecka. Ale bardzo mnie denerwowało, kiedy, no to kiedy Bartek wraca do pracy, ja mówię, Bartek wraca i ja wracam do pracy. Więc jakby to i wszyscy takie oczy i wiesz, ale od jak razu to? Tak. I też nie powiem, bo czasami czułam, jakby to był wzrok na zasadzie jakaś ciebie matka, że wracasz do pracy. Uważam, że ja będę najlepszą i najszczęśliwszą mamą, kiedy właśnie będę zawodowo aktywna, bo mam czas, ten czas tylko dla siebie i mam czas też zatęsknić za małym. A każda ma kobieta inaczej, ale uważam, że dużo z nas potrzebuje mieć też tą swoją jakby tożsamość, nie rezygnować z niej, bo jeśli rezygnujemy, to już jesteśmy zmęczone, sfrustrowane, że to tracimy to życie, tak? A to nie o to tu chodzi, żeby być matką po prostu, wiesz, sfrustrowaną i złą, tylko też szczęśliwą. Wtedy, kiedy jest szczęśliwa, mama jest szczęśliwe dziecko, tak mówią. To się sprawdza w ogóle w 100%. Ja widziałam też, że byłaś u fryzjera po porodzie. Ja pierwsze, co zrobiłam po porodzie, pojechałam na paznokcie, powiedziałam, że kochanie, ja no, muszę. Ja nie byłam. Ja muszę, ale wiesz co, to jest ten moment taki dla siebie, że możesz po prostu zająć się sobą przez chwilę. Wrócisz do domu, jesteś najlepszą mamą, jaką możesz tylko być. Ale to Bartek gdzieś tu jest? Jest, jest. Czyli ty pracujesz, a on teraz zajmuje się Stasiem. Tak, on jest, sądzę, że gdzieś po okolicy, jak nie w kawiarni właśnie czeka, to myślę, że gdzieś z nim spaceruje wokół, bo zaraz znowu ja wychodzę stąd i jedziemy na jego spotkanie, gdzie to ja będę po prostu z małym gdzieś spacerować po parku. Więc... tak, ale to też na przykład mogę powiedzieć, że daje nam takie zrozumienie,
bo jak rozmawiałam z wieloma kobietami, to żaliły mi się, że faceci wracają do domu po tych 8 czy tam iluś godzinach i jest na zasadzie, a nie zrobiłaś tego, nie zrobiłaś tamtego, a siedzisz z dzieckiem w domu. Mój Bartek już wie, że czasami przez 7 czy 8 godzin nie można nic zrobić przy dziecku, bo jak jest taki dzień, gdzie on po prostu co chwila jest marudny i płacze i potrzebuje po prostu nawet tej czułości, bo mam wrażenie, że taki maluch nie tylko potrzebuje zjeść, zrobić kubkę i przespać się, ale też bardzo dużo potrzebuje takiej czułości. Ja jeszcze chcę zapytać, odchodząc trochę od Stasia, o ciebie jako kobietę, bo przez 9 miesięcy nosiłaś dziecko pod sercem, twoje ciało się zmieniło. Teraz urodziłaś i to ciało jeszcze nie wróciło do tego stanu. A pamiętamy wszyscy takie posty na Instagramie niektórych znanych też osób, które, wiesz, kilka dni po porodzie wrzucały po prostu płaski brzuch. I jaki ty masz stosunek do tego, jak teraz patrzysz w lustro i widzisz siebie piękną, bo jesteś piękna. Jesteś mamą, jesteś piękną kobietą, ale jednak to ciało zmieniło się. Oczywiście. I wiesz co, no ja nie byłam gotowa na to, żeby wstawić zdjęcie. Przepraszam, wstawiłam zdjęcie w bieliźnie, no bo kto mnie obserwuje, ten wie, że mam współpracę z pełną piękną marką bielizny. Ale tam wcale mój brzuch nie wygląda jeszcze tak, jak wyglądał przez szereg lat, kiedy trenowałam bardzo dużo i miałam po prostu kratę na brzuchu. Ja jestem też po cesarce, więc jakby z jednej strony wiem, byłam świadoma, że ten powrót do formy będzie dużo dłuższy. Ale jest coś takiego, myślę, że w głowie każdej kobiety, że chciałaby jak najszybciej wrócić. Więc ja na przykład, chodząc teraz do fizjoterapeutki uroginekologicznej, jest, powiedziałam to dobrze, już ją podpytuję, kiedy mogę wrócić do brzuszków, do biegania i tak dalej, tak, do EMS-a, który uwielbiam. No ale niestety muszę jeszcze poczekać. Jest też coś takiego jak rozejście mięśnia prostego, które zdarza się bardzo często, o czym się mówi bardzo mało. Ja na przykład dopiero teraz dowiedziałam się, że mogłam już w ciąży chodzić tak naprawdę zatejpowana, żeby uniknąć tego. No ale niestety stało się, jak się stało. Mam to rozejście, więc muszę najpierw popracować nad tym, żeby te mięśnie brzucha wzmocnić, a dopiero powoli wracać do tej aktywności fizycznej. I jest coś takiego, że stajesz przed lustrem i po prostu nie chcesz na siebie patrzeć. Ja też to mam, chociaż tutaj mnie obkomplementowaliście wszyscy i bardzo za to dziękuję, bo to naprawdę bardzo, bardzo, nie wiem, dodaje skrzydeł, ale jest tak ciężko z tym jakby, tak, że to, że wiesz, że wiem, wyobrażam sobie, jak to moje ciało wyglądało kilka lat temu, kiedy bardzo dużo trenowałam, kiedy miałam rozsuną kratę i nie mogę się jej doczekać. Także myślę, że też dużo fajnie jest o tym mówić, bo też nawet dzisiaj, jak z wami tutaj porozmawiałam przed jakby włączeniem kamer, jest mi od razu totalnie lepiej i wiem, że nie jestem też z tym sama, tak? A jeśli chodzi o celebrytki wrzucające po prostu od razu płaski brzuch, no cóż, no fajnie, że mają taki płaski brzuch, ale to naprawdę nie zdarza się codziennie. No właśnie, prawda jest taka, że oczywiście część kobiet ma tak naturalnie, część kobiet niestety nie ma tego naturalnie, a zakrzywia rzeczywistość, że to jest naturalnie i niestety moim zdaniem i z takiego jego doświadczenia, to robi krzywdę kobietom. Tak. Bo jeśli ona może, a ja nie mogę, to jest ze mną nie tak. Jak i zwykle, znowu to oczywiście. Takie, wiesz, popadanie, tak. Po prostu ta spirala kompleksów tak. I tak dalej, i tak dalej. Mówisz, że wróciłaś do pracy. To muzyczna jakaś będzie nowość jeszcze? Bardzo bym sobie tego życzyła. Już po prostu też mnie tak w środku coś denerwuje, bo no czekam, jakby branża muzyczna jest strasznie trudna. Ja mogę powiedzieć tak, ta ciąża, jeśli dobrze wszystko pójdzie, to przyniesie nie tylko to dziecko, które tam właśnie sobie spaceruje z tatą, ale też dwójkę innych dzieci. Mam nadzieję to muzyczne. I jeszcze jedno, które jest dotyczące branży kosmetycznej. No, dzisiaj jestem też troszeczkę tym pomalowana. Ale też muszę jakby powiedzieć jeszcze chwila, jeszcze potrzebujemy chwili czasu, żeby to ogłosić. Sylwia, wiem, że biegniesz już do swojego dziecka, więc nie chcę ci zajmować czasu. Jeszcze jedno pytanie. Też napisałaś na Instagramie w jednym z ostatnich postów, że myślisz o rodzeństwie dla Stasia. Mimo tego zmęczenia, mimo tego nieprzespanych nocy, jakby mamy tak, rozmawialiśmy o tym, tak? Czy na zasadzie poddajemy się już, wystarczy? Koniec. I też rozumiem, jak niektórzy jakby decydują się w ten sposób, ale nie, my byśmy chcieli bardzo, żeby Staś miał rodzeństwo. Zobaczymy, jak z tym się uda. Z tym pierwszym jakby ze Stasiem nie było tak łatwo, zajęło to kilka lat. Oby teraz było szybciej. Fajnie, gdybyśmy mieli parkę tak jak wy, czyli dziewczynka, już mamy nawet imię. Z chłopcem mielibyśmy większy problem, ale no, byłoby cudownie. Zobaczymy, jak to się uda. Rok temu na tej kanapie życzyłam ci tego, żebyśmy następnym razem się spotkały
kiedy będziesz już mamą, spotykamy się. Że to jest rok, że to jest w ogóle... Tak. Tak. Więc ja znowu to powiem, Sylwia, trzymał kciuki. I mam nadzieję, że następnym razem, jak się spotkamy, jeszcze po drodze możemy się spotykać na jakieś inne rozmowy, ale mam nadzieję, że następnym razem, jak się spotkamy, to będziemy sobie rozmawiać o tym, co się wydarzyło i może o tym rodzeństwie. Byłoby fantastycznie. Dzięki Sylwia, wielkie. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Gratuluję jeszcze raz. Pięknie wyglądasz. Dziękuję. I niech Stasiu rośnie zdrowy. Dziękuję bardzo. A wy bądźcie wyspani. Dzięki. Dziękuję wam bardzo i zapraszam na kolejny materiał. A co zrobić z naszym maluchem, żeby się nie budziło zbyt często w nocy i troszkę nam dało się wyspać? Najważniejsze to jest to, żeby spełnić warunki pokoju, w którym maluszek śpi, tak, żeby te czynniki zewnętrzne mu nie przeszkadzały. No bo nie wszystko jesteśmy w stanie okiełznać, bo głodu nie okiełznamy, czy pełnej pieluszki też nie. Ale pamiętajmy o takich czynnikach jak pełne zaciemnienie pokoju, bo nasz mózg działa tak, że nawet jak mamy zamknięte oczy i gdzieś tam jest źródełko światła, które rodzice uwielbiają zostawiać w pokoju dzieci, jakąś malutką lampeczkę, to przez zamknięte powieki jakaś część tego światła się dostaje do naszego mózgu. Nasz mózg dostaje informację, okej, nie jest tak środek nocy, więc nie potrzebuje aż tak dużej ilości hormonu snu, czyli melatoniny. Natomiast melatonina, poziom melatoniny wpływa na drugi hormon, hormon sytości, czyli leptyna. I tu znowu jest tak, czyli jak jest za mało melatoniny, jest mniej leptyny i nasz maluszek wybudza się szybciej, bo jest głodny. Odpowiednia temperatura. Mamy tendencję do przegrzewania naszych dzieci. Szczególnie to jest trudne w utrzymanie temperatury w bloku, gdzie z każdej strony nas grzeją, ale wtedy wietrzymy często. Jeżeli mamy klimatyzację w domu, naprawdę nie bójmy się jej używać. Po prostu nie nastawiajmy na 16 stopni, tylko na 19-20, bo optymalna temperatura w pokoju dziecka to jest tak między 18 a 20 stopni i tu naprawdę każdy stopień do góry będzie naprawdę bardzo odczuwalny przez małe dziecko. Nawilżenie powietrza w pokoju, w którym maluszek śpi, musi być co najmniej 40-50%. No bo znowu, jak śpi, oddycha, wysuszają się śluzówki, więc maluch się budzi, bo potrzebuje się napić. A żeby się napić, potrzebuje nas, więc nas też obudzi. Kolejna rzecz to jest to, żeby maluszek zasypiał w tym samym miejscu, w którym się budzi. A właściwie budził się w tym samym miejscu, w którym zasnął. Tak? Czyli nie uczymy teleportacji, bo teraz jakby trochę nam brakuje dorosłym empatii. Teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że my sobie gdzieś zasypiamy, budzimy się w zupełnie innym miejscu. No można się przestraszyć, można czuć dyskomfort. Więc maluszek zacznie nas wołać, bo to jest tak, że dziecko się budzi mniej więcej co 45 minut, bo tyle pełen cykl trwa. Natomiast nie co 45 minut budzi nas, bo czasem się wybudza, sprawdza, czy jest właśnie wszystko okej, czy jest w dobrym miejscu i jak jest wszystko okej, nie ma żadnej potrzeby, on sobie sam wchodzi w nową fazę snu, w nowy cykl snu. Więc żeby nie budził nas, bo się wystraszył, że jest w nowym miejscu, dbajmy o to, żeby zasypiało i budziło się w tym samym miejscu. Zadbajmy też o dużą ilość materiałów w pokoju, które będą wygłuszać troszeczkę te pomieszczenie. To nie chodzi o to, żeby dzieciak spał w absolutnej ciszy, bo to też nie o to chodzi, ale żeby nie było echa, nie każde stuknięcie nie roznosiło się po pokoju, więc warto mieć jakieś zasłony, dywany, tak żeby wytłumiać te dźwięki, które się roznoszą po pokoju.